Siemka ludziska. Dzisiaj bym chciał wam zaprezentować moją nową latarkę Olight S15 Air Button. Chciałem się z nim podzielić, jak świeci, co mamy w zestawie. Zrobimy taki mały unboxing. No więc zaczynajmy. To jest całe pudełko. Zobaczmy, co mamy w środku. Otwieramy. O, na pierwszy rzut oka wyskakuje nam smycz. Tak. Dalej mamy jakąś kartkę. Instrukcja obsługi. To tutaj. Tu mamy. Aha. Katalog z innymi modelami firmy Olight. Może się przyda na przyszłość. Tutaj jakieś o-ringi, jakieś kółeczko, pewnie do smyczy. I tak, jest w końcu nasza latareczka. Takie maleństwo. Włączmy najsłabszy tryb. No. Tu jest najsłabszy tryb, pół lumena. Bardzo przydatny w momencie, kiedy musimy czytać mapę w nocy, a nasze oczy nie są przyzwyczajone do jasnego światła. Fajna sprawa. Później mamy tryb 7 lumenów bodajże. Tak, 7 lumenów. To już jest taki, gdy jest ciemno w lesie, do pieszej wędrówki idealny. Już testowałem. I tak, tamten tryb pół lumena wystarcza na 360 minut, nie, 360 godzin świecenia. Ten tryb 7 lumenów wystarcza na 32 godziny świecenia latareczką, więc no, jak na malutki akumulatorek, który jest w środku, świetnie. Dalej, mamy tryb 70 lumenów. O, tu już nie rozświetla, mimo że jest jasno. 70 lumenów, on wystarcza na 4 godziny. Także mi się wydaje, idealne będzie na właśnie też do pieszych wędrówek oraz nawet na rower. No i tryb 280 lumenów. To już dosyć ładnie świeci. W nocy, jak świeciłem, to rozświetla praktycznie cały dom od sąsiada. Pozdrowienia dla sąsiada. I ten tryb wystarcza na jakieś 45 minut ciągłego świecenia. Dobrze. Więc tak, jeszcze nie skończyliśmy unboxingu, bo oprócz latareczki, o, może będzie stać? Dobra, niech leży. Oprócz latareczki jeszcze mam jakieś pudełeczko. Wychodź, o, okej, okay. Już jest puste. Tu mamy jakieś czarne pudełeczko, czarna skrzynka. I w środku mamy kabelek USB z drugą końcówką mikro USB. I taki magiczny trójkącik. Jest to stacja dokująca do tej latarki. Latarka ma z tyłu magnesik. Możemy w tym momencie przypiąć ją do portu dokującego. Widzę, jak się trzyma. Dosyć mocny magnes. I to jest właśnie port dokujący do ładowania. Mamy kabelek mikro USB, który wpinamy w tą oto dziurkę. Ok. Ma wpięte. I drugą końcówkę podpinamy do komputera. Montujemy latarkę. Gdy się ładuje, świeci na bodajże czerwono. Tu jest załadowana chyba na niebiesko. Nie pamiętam już dokładnie. Latarka dosyć szybko się ładuje, chyba około godziny. Fajna sprawa. Nie trzeba rozkręcać latarki. No, jednak teraz pokażę wam, co jest w środku. O, nawet magnes chwyta baterię. Akumulatorek. Jest to akumulatorek firmy Olight. 3,7V, 750 mAh. Ładny klipsik. Można go zastosować przy czapce z daszkiem. Możemy wtedy zrobić czołówkę sobie. Też super sprawa. No, tu mamy dziurkę na naszą smycz. Napis Olight. S15 Air Button. Numer seryjny. O, fajny gadżet jeszcze. W włączniku jest widać taką małą białą kropkę. W momencie, gdy akumulator jest na wyczerpaniu,
zaczyna świecić ten oto punkt na czerwono. W tym momencie dowiadujemy się, że nasz akumulator jest na wyczerpaniu. O, i jeszcze z fajniejszych gadżetów, tutaj w koronce latarki mamy taki niebieski pasek, który po naświetleniu, w momencie gdy wyłączymy latarkę, zaczyna świecić światłem luminescencyjnym. Poprawcie mnie, nie wiem dokładnie, ale jakoś tak. No i jeżeli chodzi jeszcze o magnes, który jest w dnie latarki, gdy mamy jakieś prace domowe, możemy do jakiegoś metalowego elementu przyczepić latarkę, przykładowo do maski samochodu, gdy musimy coś po ciemku zrobić przy akumulatorze czy coś, doklejamy na magnesie do maski. W tym momencie mamy rozświetlone wszystko, mamy wolne ręce. Fajna sprawa. To chyba tyle, jeżeli chodzi o recenzję tej latarki. Pokażę wam jeszcze, jak świeci po ciemku. Pół lumena. To jest jakieś 30 cm. Siedem lumenów. Siedemdziesiąt. I 280, jakieś 5 metrów, 10, tak widać na jakieś 15-20 metrów. I tryb stroboskop. A druga sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest fakt, iż no, stuknęło mi 200 subskrybentów. Dziękuję wam wszyscy, że jesteście, dajecie mi dużą motywację do tego, żeby filmiki były coraz to lepsze. Dziękuję wam za wszystkie dobre oceny, za komentarze, za krytykę, odpowiednią oczywiście. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Myślę, że latarka się będzie sprawować. Na razie.